Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bezmienny. No i tak, jesteśmy z powrotem w Gotiku. Tym razem jesteśmy zaraz po wyzwoleniu wolnej kopalni. Znaczy wyzwoleniu wolnej kopalni, wiem, dziwnie to brzmi. Tu stoi Gorn. No i tak, wiem, że w ostatnim odcinku skończyliśmy tam jeszcze w kopalni na dole, ale nie dało się wyjść po prostu. Nie wiem, znowu jakieś błędy Gotika. I stwierdziłem, że wyjdę sobie po prostu na górę i stąd już zaczniemy ten kolejny odcinek. Tam na dole też spotkaliśmy orka, który stwierdzi, znaczy, który pomoże nam w zrobieniu ulumulu. Jedyne co trzeba, to musimy się wyposażyć w cztery trofea z różnych bestii. On nam tam chyba powiedział, jakie to są bestie. To jest jaszczur ognisty, troll, wąż błotny i cieniostwór. Także najbliżej to chyba zaczniemy nasze poszukiwania od wężów błotnych, które znajdują się nigdzie indziej jak właśnie tutaj na bagnie. Oj nie, znowu będzie mi wyciągał to, dobra. No, ej, dalej mi to wyciąga, czemu? Dobra, teraz już wyciąga topór. No, prześpijmy się, żeby tam pójść rano, a nie tak po nocy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Jest tu kilka wężów błotnych, które sobie upolujemy. Zachowaj to dla siebie. Tylko tak, najpierw sobie odpalę, żeby nie było Musisz uważać na to, co mówisz miksturkę. przy obcych. I lecimy. Aha, jeszcze jest taka jedna sprawa. Nie, ponieważ tutaj serio z Gotika. Kolejny dzień i znowu. Oj, chłopie, dobra. Ponieważ tą serię z Gotika za niedługo myślę, że ukończę. Także no, chciałbym się was poradzić. Jaką po prostu kolejną grę byście widzieli, żebym nagrał? Zrobiłem taką jakby ankietę. Tam podam wam linka w opisie, czy tam nawet w komentarzu. O, jest tu pierwszy wąż błotny. No i po prostu możecie tam głosować na grę, którą byście chcieli zobaczyć. I myślę, że sobie ją nagram. No. Ło. O, przecież on ma 0 HP. Dobra, teraz już ma 0 HP, takie 0-0. No i tam po prostu głosujcie. Ja tam sobie z chęcią zagram w tą grę, którą wybierzecie. No i będzie, myślę, że ciekawy. Tu jeszcze kilka wężów błotnych możemy zabić. Ich tu jest chyba z 3, czy nawet z 2, czy nie wiem ile. O, tu są 2. Dobra, te węże błotne. A, zwabię sobie je łukiem, bo nie chce mi się tam po nie łazić do tego bagna. Tego może. Spokojnie, spokojnie. Gdzie on idzie? Wąż rzeczny, tu du du jest niebezpieczny. Tu du, o kurde, on serio jest niebezpieczny. Tu du du. Dobra, wąż rzeczny, tu du du jest martwy, tu du du. No wiem. Takie kurde. Dobra, tutaj możemy go zwabić. Panie wężu błotny. O, tu jeszcze jeden łazi. O kurde. Chyba na mnie poluje nawet. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, głupi wężu. Gdzie on, kurde, łazi? Nie wiem, strzelę sobie w niego. Może w niego trafię w końcu. Wążeczny, tu dudu, chodź tu. Ej, panie wolno, wezmę go z kuli, kuli ognia, niech będzie. O, jak se przy... O, jak poszło. Pięknie. Co on jakiś... Głupi czy co? Dobra, zabiję go. Nie wiem, on się chyba tutaj leżakuje, odpoczywa, nie wiem co on robi. Aczkolwiek nie obchodzi mnie to. Dobra, myślę, że sobie jeszcze tego trzeciego rozwalimy. Tego przeszukałem? Tak, tego przeszukałem. No to pięknie. Jest, idzie tu. Wyciągaj, beziu topór. No, chodź tu.
Podejdź tu bliżej na ląd, panie węże błotny. No, atakuj, Beziu, atakuj. Bij złego węża. On na drzewo wyszedł. Ja się tak nie bawię. On jest błotny, a wyłazi po drzewach. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o węże błotne. Już pierwszy składnik do Ulumulu mamy. No dobra, wypijmy sobie te dziwne miksturki, które nam... Ale długo on to pije. Dobra, to też sobie wypiję. I tak. Napój lekkości i lecimy. I lecimy, ale jeszcze sobie save'nę. I lecimy sobie po kolejną bestię, którą będzie... Myślę, że tutaj po drodze spotkamy cieniostwora. Bardzo szczwany... Szczwana bestia. Łaż się, kurde, popływał sobie. No nie, wyjdź tu, Beziu. Dobra, wyszedł. Pięknie. I lecimy sobie po cieniostwora. Także tam po prostu zagłosujcie, co byście chcieli zobaczyć na tej mojej kolejnej serii. Myślę, że rozpoczniemy sobie ją jeszcze przed końcem Gotika. A Gotika też skończę, skończę. Wiadomo. No tu dużo nie zostało. To Ulumulu sobie ogarniemy. Potem pójdziemy do miasta orków, tak jak mówił Xardas. Tam jest ta podziemna świątynia, o której też wspominał. Zbadamy sobie ją. No i potem zobaczycie sami, co się będzie działo. A będzie się działo dużo. Dobra, lecimy sobie. Tutaj w tym lesie będą chyba dwa cieniostwory. Cieniostwory to nie są jakieś super trudne. To są chyba najprostsze zwierzęta, które mamy tutaj do zabicia. Z tej listy, co nam ten ork kazał zabić. Gdzie są cieniostwory? No nie chce mi się walczyć z tymi krwiopijcami, ale jest, o, jest cieniostwór, dobra. No, dwa hity i po cieniostworze. No, gdzie on się chowa za drzewem? Halo. A, jeszcze te kurde muchówki głupie. Dobra, cieniostwór leży. Te muchówki też. I weźmy sobie te róg cieniostwora, tak, tego potrzebowaliśmy. I lecimy sobie po kolejną bestię. Będzie nią. Dobra. Włączaj speeda, Beziu. Będzie nią jaszczur ognisty. Jaszczura ognistego. Zaraz sobie nabijemy na topór. I będzie ciekawy. No i potem zostanie nam już tylko troll. Ale troll myślę, że też nie będzie sprawiał problemów. Najgorzej z tymi jaszczurami będzie jeszcze. Znaczy jaszczura mamy teoretycznie na... Dwa hity. Jednego, jeśli wejdzie critical, ale raczej wątpię. Bo nie mam jeszcze drugiego levelu w obsługiwaniu broni dwuręcznej, więc critical, ale tak średnio. No ale dobra. Wąż rzeczny został pokonany. Tu. To trzeba pokonać jeszcze te jaszczury. Tak, na jaszczury mam taką technikę, że... Bo one zioną ogniem, te ogniste jaszczury. Że nawinę sobie jeszcze jedną, tak dla pewności, żeby mi się nie skończyła w drodze. Wyciągamy topór i tak. Co? No. Czyli to nie działa tak, że się po prostu odnawia efekt, tylko on działa i tak jednorazowo. Dobra, i zaatakujmy sobie. No. Właśnie tego się obawiałem, że zaczną we mnie walić tym ogniem. A ja za bardzo odporny na ogień nie jestem. Będziemy sobie po prostu podbiegać. A czemu on nie patrzy w dół? Dobra. No i lecimy jeszcze raz. Głupie jaszczury. Ogarnijmy sobie tego, co ma mniej zdrowia. A to jest ten pierwszy. No. Nie. O, 500 ekspa. 500 ekspa za nie jest. Dobra, teraz w sumie moglibyśmy sobie pójść, chociaż nie zabijmy sobie te trzy jaszczury, tylko kurde, muszę sobie...
od nich na razie uciec i se odnowić zdrowie. One są najgorsze z tej listy, z tych zwierząt do zabicia. Dobra, zapiszmy sobie. I teraz tak. Kolejny napój. One tu podeszły na blisko. O, ten się chyba zaciął. O nie. Dobra, udało się. Trochę się zaciąłem sam. Nie biegnie za mną. Uch, jeszcze bym się w ten klif wywalił. I spróbujmy ostatniego. On tutaj jest. I pozbieramy sobie później po nich te języki całe. Tam jest jeden martwy, tu jest jeden martwy, tu jest jeden żywy. Myślę, że będzie spoko. Nie. Ja wiem, że ja go mam na hita. Ale na takiego... dobra, odnowmy sobie to zdrowie. Bo te kurde ogniste jaszczury to jest najgorsze. Nie dość, że je trudno trafić. To jeszcze one mają nas na praktycznie 3 hity. No może trochę więcej, ale... ale to jest po prostu denerwujące. Pij, Beziu. Dobra. I lecimy. Ja go rozwalę teraz. Teraz mam full zdrowia. Gdzie on jest? A, on się zrespił. No nie, idzie tu. Chodź tu po czwaro, chodź tu po czwaro. Jezu, jak on się... No, gdzie on mi za plecy wszedł? Dobra. Jest. O, język ognistego jaszczura jest. Odznaczony. Także tu gdzieś był jeszcze jeden martwy. Gdzie on jest? Nie mówcie, że znikł. Znikł. Super, dobra, mamy przynajmniej tutaj dwa jeszcze ubite, więc no tu same, w sumie nawet jeden język wystarczy, ale mamy dwa. No i na ostatni na liście został troll. No to lecimy sobie po trolla. Po trolla sobie pójdziemy... Czekajcie, gdzie jest troll? A nie, mapa mu się zbugowała. Najszybciej po trolla będzie no stąd, no. No tak, no dobra, no to lecimy sobie po trolla. A już mi się skończyła miksturka. I tak. Troll jest tam, gdzie z Diegiem po prostu byliśmy po kamień ogniskujący. On tam chyba na coś polował wtedy. Już nie pamiętam. No i tak, musimy sobie tędy przejść. Teraz idziemy tutaj i prosto, cały czas prosto. Tutaj już nie walczę z żadnymi bestami, bo nie dość, że one nie są już jakieś trudne. No, wszystkie wybite, lul. To one się nie odnowiły? Ciekawe. No dobra, nawet nowe bestie się nie zrespiły tam od tego polowania ostatniego, co tam... w którymś tam z pierwszych odcinków robiłem. No dobra. Także lecimy sobie po trolla. Potem się przeteleportujemy do nowego obozu. Pójdziemy do wilka odnieść mu pancerze pełzaczy. Idziemy, zameldujemy się tam u kogo tam trzeba. Dobra. No i pójdziemy sobie w dalszą drogę. A, pójdziemy sobie do obozu orków, co jaka to, nie w dalszą drogę. Z tym ulumulu, dobra, to tak. Aha, bo to są z tego, ze starego obozu. Dobra, teraz mi się przypomniało, że przecież stary obóz mnie teraz nienawidzi. Dobra, tutaj jest wąwóz trolla. Do niego sobie już podchodzimy. No i dobra. Idź, Beziu, idź, idź, idź. Przed trolem sobie save'niemy jeszcze raz, ale jeszcze tam sobie dojdę kawałek. No i jest troll.
O, akurat mi się miksturka skończyła. No chodź tu, trolu. On jest prosty, tylko że długo się go bije. Bo on jest wolny. No chodź. O, kolejny poziom. Pięknie. Mamy Quitrola. No i w sumie... No i w sumie ile mam punktów nauki? Brakuje mi gdzieś 4 punktów nauki, czyli jeden poziom. No to się tak nie da. Do drugiego levela na broni dwuręcznej. Dobra. Czyli teleportuje mi się do magów wody. No wyciągnij to, Beziu. I tak, co ja mam do zrobienia? Co ja mam do zrobienia? A, muszę iść do wilka. I do kopalni. I do kopalni, to jest kluczowe. I będzie spoko. Tylko jak będziemy szli tym razem do Lee, żeby nas nauczyć tej broni dwuręcznej, to lepiej schować ten jego topór, bo on się denerwuje wtedy. Musieliśmy ten jego topór. No ale da się używać, da się. Czyli twórcy przewidzieli. Dobra, prześpijmy się, żeby sobie odnowić manę, odnowić sobie życie. I lecimy do wilka. No chodź tu, wilku. Myślę, że powinniś... Spok. Zebrałem mnóstwo płytek z pancerzy pełnych. Fantastycznie! Jak długo to... Nie mam pojęcia, to coś zupełnie nowego. Będziesz musiał zaglądać do mnie od cza... No dobra, a jeszcze coś ma do powiedzenia? Dobra, przyniosłem... To za mało, przynieś mi... Przyniosłem już wcześniej przy... A dobra. Jak po... To zajmie dłużej niż myślałem. Daj mi jeszcze... Czyli tak, on chyba nam je wytworzy. Jak wrócimy z tym całym toporem, nie wiem... Znaczy z tym ulumulu całym. Tutaj powinno. Dobra, co lecimy po ulumulu. No to tak. Gdzie jest miksturka szybkości? I lecimy po ulumulu. No to dobra. Wszystko już mamy. Płytki pełzacze oddane wilkowi. Potworki pozabijane. Czyli, o, ci se tu dalej stoją, nie wiem na co oni czekają, ale okej. No i lecimy. No i dobra. Tu jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze... Został nam kawałek i będziemy u celu. Dobra. Tutaj pójdziemy sobie od razu tam na szybciora. Dobra, o nie, skończyła się stamina, jak to się mówi. Oj, oj, oj. Niedobrze. I lecimy sobie. Tutaj potem już wrócimy sobie normalną drogą, znaczy jak będziemy tam u tego orka, normalną drogą sobie wrócimy. Ponieważ gdyż... Dobra, idziemy. Ponieważ gdyż ta druga jest zabugowana i nie da się tam wspinać. Także tego. Najpierw sobie zapiszę jednak. I tutaj odpalamy sobie napój lekkości i lecimy sobie do tego orka. On jest tutaj dość kawałek stąd. Wiem, moglibyśmy tutaj szybciej zejść, ale no tak jak mówiłem, no potem jest problem ze wspinaniem, nie da się wspiąć. No tak, to sobie też szybko zejdziemy. No dobra, to nie potrwa długo. To nie potrwa długo. To wam już teraz... O, tam kopacze sobie jeszcze jacyś zostali. No to kopaczów nie zabijam, no bo wiadomo, to są robotnicy, oni tam dużo do gadania nie mają. Będą robić teraz dla nowego obozu najwyżej.
Przydałby mi się spell światła, ale po co? Też nie jest tak ciemno. Oj kurde. Wejdź tu, Beziu. Dobra, wejdź tu. No i ma. No nie mówcie, że on się tu nie chce wspiąć. Przecież kiedyś się chciał wspiąć, to czemu teraz się nie chce? Może on na tej miksturze szybkości tak się nie chce wspinać? Nie, no już nie jest na miksturze szybkości. Kiedyś się tu chciał wspiąć, to czemu teraz nie chce? No, wejdź tu. Kurde, no. Oj, powiem wam, że... No dobra. Trzeba to zrobić innym sposobem. No, sorki. Muszę. Dobra, cheaty wyłączone, jakby ktoś chciał. Znaczy, jakby ktoś się czepiał. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia Ulumulu. Jest next Odkiedy level. ci silny wojownik dać rzeczy, Tarrok zrobić Ulumulu gotowe. Obcy nosić Ulumulu, być dumny. Tarrok teraz spać. No i pięknie. Mamy Ulumulu. Zaraz wam nawet pokażę, jak to wygląda. I idziemy sobie po drugi level broni dwuręcznej, który nam się niezwykle przyda. To Ulumulu nie jest jakieś mega mocne. Mówiłem, 35 obrażeń. Ale dzięki temu wejdziemy sobie. O, jak to fajnie wygląda. Wejdziemy sobie do miasta orków. Czekajcie, on za... Dobra, jest założone Ulumulu. I lecimy sobie na górę. Po drugi level broni dwuręcznej. Teraz tak, jak tu się wychodziło? Chyba tędy. Czyżby? Tak, ty tędy. No i tu to będzie trochę wchodzenia po drabinach, aczkolwiek no trudno. Nie, tutaj nie trzeba iść, tutaj trzeba iść tędy. No i lecimy sobie. Oj, kolejne drabiny. Znaczy kolejne, no na razie pierwsze, na jakich chodzimy. Ej, to Ulumulu to śmiesznie wygląda. A dobra. Dzięki temu orkowie nas już nie będą atakować. No ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Jak widać. I lecimy sobie dalej. Tutaj trzeba iść tędy i jesteśmy skończyła nam się miksturka. Kurde, coraz mniej tych miksturek, coraz mniej. Trzeba ogarnąć trochę więcej. A, chyba będzie. I lecimy sobie. Tam Gorn tutaj coś łaził. No i dobra. O, coś nas Gorn zagadał. Masz przy sobie ciekawą ozdóbkę. Orkowa, prawda? To od tego niewolnika z kopalni? To orkowy symbol przyjaźni. Przy jego Symbol pomocy przyjaźni. zamierzam dostać się do miasta orków. Oby tylko orkowie uszanowali to coś. To coś. Dobra. Do zobaczenia. Jest rozdział 5. Strażnicy portalu. Dobra. Także tego lecimy sobie do magów wody. I chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to musimy najpierw odwiedzić pewnego naszego przyjaciela. A tutaj nawet stoi ten przyjaciel. O, nawet HP mu się odnowiło. Ale słaby to Ulumulu. No i po wszystkim. No i po wszystkim. No, tak, o to mi chodziło. Kolejne miksturki szybkości. To jest piękne. Dobra, śpij se tam, Riordian. A, dobra, poczekam aż wstaniesz, bo nie jestem chamem. Zapisz sobie. Dobra, w sumie i tak wstanie. Co będziemy. Dobra, to tam. Idziemy sobie dalej. I teraz tak, idziemy sobie do pana o wdzięcznym imieniu. No, wychodź tu, Beziu, wychodź, wychodź. Lee. On nas nauczy drugiego poziomu walki bronią dwuręczną. I to już będzie naprawdę spoko. Nie mój problem. Witaj. Spuściłeś mi. Dobra. Chciałbym się dowiedzieć czegoś. Musisz się nauczyć płynnie przenosić swój środek ciężkości. Trzymaj miecz pionowo. Obie dłonie mocno zaciśnij na rękojeści i Dobra. przesuń go nieco w bok.
Teraz uderz szybko od góry i pozwól klindze powędrować nad twoje ramię. Teraz możesz wyprowadzić szybkie cięcie na prawo. Twój przeciwnik nie będzie miał okazji podejść bliżej. Albo spróbuj wyprowadzić z lewej strony cios do przodu, aby odrzucić rywala do tyłu. Teraz obrót, żeby kolejny cios nabrał odpowiedniej mocy. Przy odrobinie szczęścia wróg nie przeżyje tego uderzenia. A no, jeśli spoko. To nie wystarczy, wykorzystaj resztę sił zamachowej, by ponownie unieść miecz do góry. Po skończonym ataku wykonaj zasłonę i wypatruj luki w obronie przeciwnika. Kluczem do sukcesu jest ciągła zmiana pozycji i umiejętne No spoko. Co myślisz o całej tej sprawie z kopalnią? O, coś otrzymałem. Myślę, że zagrożenie już mi... Nasz obóz wiele ci zawdzięcza. Dziękuję, muszę już ruszać. Jeszcze coś. Weź tę magiczną runę jako symbol naszej... Dziękuję. A, runę mi dał. Super. No dobra. Czyli tak, idziemy sobie jeszcze do wilka. A, zobaczę sobie, co to za runa. Gdzież są runy? O kurde, ognista burza, krąg czwarty. To lipa. Ja mam krąg pierwszy. No mi tam magia niepotrzebna. Dobra, idźmy sobie do wilka w takim razie. I myślę, że w przyszłym odcinku już ruszymy do miasta orków. Dobra. Czy ma już dla nas tą zbroję? Jak postępują w Jest, pracy mamy zbroję. Udało mi się wreszcie znaleźć sposób na połączenie płytek ze sobą. Czy to znaczy, że zbroja... Dokładnie. Oto i ona. Dzięki. Nie ma o czym mówić. Z tego co wiem, to jest druga najlepsza zbroja w Gotiku. No tak, pierwsza to jest... no potem zobaczycie jaka to... Patrz, 80 przed bronią, 15 przed pociskami, 30 przed ogniem. No ta miała trochę... nie, ta... No ta miała 70. Ta ma 80, dobra. Także... No na tym byśmy już zakończyli ten odcinek, także... widzimy się w kolejnym, no i trzymajcie się, cześć. No i nie zapomnijcie tam zagłosować w tej ankiecie, także trzymajcie się jeszcze raz i cześć.